Cześć, z tej strony Mike, podziemne typy, witam was. Mamy początek miesiąca, u mnie 1 czerwiec, oglądacie zapewne to 2 czerwca, bo jeszcze idzie do montażu. Ostatni taki w zasadzie luźniejszy film, gdzie jeszcze trochę pogadamy, trochę wam pokażę jakby sensownych rzeczy, bo to ten kanał też mam nadzieję, że ma was zachęcać i zmuszać do samodzielnego myślenia, więc o to mi tutaj chodzi. I więc w zasadzie to też będzie taki ostatni film przed Euro, bo za moment też wyjeżdżam na weekend, więc ciężko będzie coś tutaj nagrać. Na zapas w sumie nie ma sensu, bo aż tak wiele się nie dzieje, a Euro już startuje 11 czerwca, więc tam będą po prostu typy i tylko typy, więc przetestujemy sobie parę systemów, o których myślałem na Euro, że takie 2-3, ja jeszcze zdecyduję. No i spróbujemy tutaj coś ugrać na turnieju, chociaż będzie to wyzwanie trudne, bo rynki komercyjne łatwe nie są, a jak wiemy, na Euro każdy może wygrać z każdym, nie będzie to wielką sensacją. Tak jak mówiłem to w ostatnim odcinku, rękawice podejmiemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Więc spodziewajcie się już niedługo, naprawdę dużo, dużo filmów będzie odnośnie tego Euro i zobaczymy jaki będzie efekt końcowy. Natomiast w tym momencie standardowo jeszcze poproszę was tutaj o lajka, o subskrypcję, te zasięgi na YouTube są tak teraz pocięte, że jeżeli wy nie dacie mi tutaj wsparcia, to te filmy będą praktycznie ginać w otchłani, a to mnie motywuje, żeby tutaj jeszcze dla was działać, szczególnie na darmowym kontencie i żeby to szło w świat. Więc proszę, like, subskrypcja, jakiś merytoryczny komentarz, to paliwo dla tego kanału. Standardowo tutaj widzicie Telegram, Instagram, Facebook, wpijajcie tam na grupy, na każdej trochę coś innego się dzieje, więc zapraszam. No i przed wami macie serwis podziemny typy, tutaj za moment sobie będziemy omawiać pewne rzeczy. Serwis już jest na ukończeniu i już będzie szedł na mocną jakby promocję, przynajmniej mam nadzieję. Zobaczymy jak to wyjdzie. Odnośnie tego się działo, zakończył się turniej typerski. Tak jak widzicie, nowy będzie na Euro, no w sumie nic dziwnego, ale tutaj mieliśmy turniej w MLB, trochę mniej osób wzięło udział, nie jest to trudny rynek, co pokazuje, że tylko 6 typerów zakończyło go na plus. Tu mamy wyniki, kto wygrał w danym miesiącu. No i oczywiście zgarnął nagrodę. Jak ktoś się nie odezwał, no to jeszcze niech tutaj to zrobi. To akurat teraz od razu powiem już o następnym turnieju Euro, turniej potrwa dłużej, bo 1,5 miesiąca, bo tak mamy Euro, kończy ono się 11 lipca, więc turniej jest miesięczny. Spójrzmy sobie jeszcze na naszych najlepszych typerów marca. Tutaj są wyniki ogólne, tu w zasadzie możecie sobie wszystko zmieniać po yieldzie, po proficie, a my weźmiemy na typerów maja. W konkursie kwalifikują się najlepsze wyniki jednostkowe, tak, czyli zysku. Anonymous był bezkonkurencyjny w tym miesiącu, praktycznie rozwalił system, do tego typera sobie jeszcze wrócimy Vision, jak zwykle tutaj klasa. Kilku nowych typerów, ale ogólnie ci ze strefy płatnej, czyli po prostu typerzy premium, też bardzo ładnie sobie tutaj radzą. Każdego typera oczywiście możecie sobie poprzeglądać, sporo osób tutaj typuje, to mnie po prostu cieszy. Więc dużo osób zostało tutaj też na plusie, więc no, możecie sobie poprzeglądać kto jak, komu jak poszło, czy przeobserwować kogoś nowego. Jeżeli chcecie obserwować kogoś nowego, no to wystarczy tutaj wejść na profil typera, dać obserwuj albo alerty SMS. Tutaj możecie sobie typy SMS e-mailowe przeczytać, jak to funkcjonuje, możecie sobie wykupić i mieć pod ręką, a za jakiś czas wjedzie tutaj aplikacja. Do serwisu podziemne typy za moment jeszcze przyjdziemy. Teraz krótki look na omówienie grupy premium, czyli osób, które stąd z YouTube'a, też część osób z was gra tutaj u nas na zamkniętych grupach. Grupy zamkniętych jest 4. W zasadzie jakby ktoś chciał, to też może do takich grup dołączyć. Jest to dobrowolna kwestia. Tam gramy w zasadzie codziennie i tam nie gracie tylko ze mną, choć na jednej grupie tej, która nazywa się dość znanym w świecie typerskim grupą VIP-owską, no to prowadzę ją w zasadzie ja. I jak to po prostu wyszło w maju, znowu ten rok mamy naprawdę kozacki. Większość z was, jeżeli tam po prostu nie jest, no to też mam nadzieję, że mi zaufacie na słowo, bo no inaczej ktoś po prostu mógłby mi tutaj powyciągać te statystyki, powiedzieć, że oszukuje, a tak w zasadzie nie jest, więc 3 na 4 grupy zakończyły plusem, fajnym plusem.
Więc na przykład grupa tutaj Research i Live, gdzie są właśnie typy wyszukiwane, takie poradki z sieci i na live, którą prowadzi pan Ku, pozdrawiam, zakończyła na 102 jednostki. Już tutaj wytłumaczę, że ja to oznaczam 10 na 10 lub 5 na 10, więc taką trochę stawką modulowaną, więc tak też przeliczam te jednostki. Ale jeżeli chcecie tutaj, nie wiem, jedną jednostkę i 0,5, to sobie przecinek stawiacie tu i macie 10,2 jednostki. Wynik dobry, w poprzednim miesiącu był podobny na tej grupie, więc kto chciał, to na pewno skorzystał. W mojej grupie, przypomnę wam, że kiedyś zrobiłem tutaj legendarne 750 jednostek, czyli tam 75. No teraz kończymy maj wynikiem 189,3. Też bardzo dobry wynik, czyli powiedzmy tam, że no prawie 19 J, gdybyśmy grali takim oznaczeniem. Ja tutaj stawiam na rzuty rożne, różne po prostu kombinacje i wysokich kursów. Wyszło to w porządku. Nocne granie sportów USA to jest nowość od tego roku. Czwarty miesiąc rzędu, co po prostu jestem w szoku. Kończymy na plusie. Dlaczego jestem w szoku? No bo jak wiecie, sporty USA, MLB, NBA, NHL są bardzo trudne do typowania. Tutaj czasem udaje nam się sklecić fajne ako i trafić coś mocnego. O, tak też było właśnie w tym miesiącu, że ten początek to była po prostu ta pozytywna taka masakra, rozpierdziel, gdzie wynik był bardzo mocny. Druga połowa, jeżeli ktoś dołączył później, no to słabsza, bo te jednostki nam spadały, ale i tak zostały na dość bardzo wysokim poziomie. To naprawdę w te sporty amerykańskie można grać wszędzie. I polecam, jak ktoś chce po prostu sprawdzić, zobaczymy jak to się utrzyma dalej. Więc pierwsza połowa roku dla mnie rewelacja. Jak chcecie, to hejtujcie, bo wiadomo, to co trafia na strefę darmową często jest wybiórcze, więc może to tutaj dla was wyglądać trochę inaczej, ale warto sobie sprawdzić chociaż na miesiąc, co tu się dzieje. No i czwarta to nasza grupa Polska, Polskie Granie. Grupa, którą w zasadzie wy chcieliście, czyli po prostu często taki miks typów, tylko pod polskie buki, pod polskie promocje. Też nie prowadzę tego jakby sam, tylko tutaj z kolegą Jakubem od e-sportu. No i tu mamy Falstart 65,3 według naszego przeliczenia, chociaż mogły być to błędy, bo liczyliśmy to trochę na początek. Na początek liczyliśmy to po prostu według jakby własnych tak przeliczeń. Jakub swoje, ja swoje. Nie chodzi o to, że po prostu źle czy celowo, tylko nie dogadaliśmy się za początek. Wiem, że jeden użytkownik zgłaszał, że ten minus mógł być większy, więc nie mam tutaj nic jakby do ukrycia. Jest minus, jest po prostu co odrabiać, więc no nie jest to proste zadanie na polskich bukach ugrywać większe jednostki, ale w maju, w pierwszym miesiącu premierowym, w zasadzie nawet nie miesiąc, tylko dwa tygodnie, ta grupa wystartowała, no to jest minus. Będziemy mieli tutaj za stopę honoru, żeby w czerwcu odrobić. No mam nadzieję, że tak cała taka, jakby takie całe wyniki utrzymywały się co miesiąc, no to raczej ten, kto naprawdę ma czas grać i jest ogarniętym graczem, bo różni gracze trafiają, no to powinien coś dla siebie wyciągnąć. No jest to moim zdaniem niemożliwe. Pamiętajcie, statystyki macie praktycznie codziennie rozliczane, czy coś weszło, czy coś nie weszło ze wszystkich podawanych typów, więc nie ma mowy o żadnym oszustwie. Zapraszam chętnych do sprawdzenia. Zapraszam poprzez Patronite, jest jedna z opcji. Chociaż jak widzę, ubywa was tutaj, trochę mnie to martwi, no ale sezon się kończy. Mam nadzieję, że nie chodzi tutaj o wyniki, które są no, pozytywne. No, nie powinno w ogóle o takich rzeczy chodzić, bo wynik nas broni. Ostatnio na kanale YouTube trochę właśnie mniej tych typów, no ale liga holenderska się trochę gorzej skończyła, a teraz właśnie trochę oczekiwanie na euro i za moment będzie tego sporo, więc będzie też sporo, gdzie będę mógł udowodnić też na strefie darmowej, że warto tutaj czasem posłuchać tego, co mam do powiedzenia w ten sposób. Co jeszcze z takich ciekawostek tutaj przed euro? Bardzo fajna promocja tutaj zgotował TotalBet dla graczy. Przynajmniej ja tak uważam, możecie nie uważać. Piłkę na euro. Możecie zdobyć oficjalną piłkę na euro. Ty lub twój kolega. No i co w tym fajnego, że nie, wymogi są po prostu dla mnie bardzo proste. I
ja akurat miałem w Totalbecie konto, ale znam osoby, czy tam po prostu żona, która nie miała jeszcze konta, więc można zrobić sobie coś fajnego. Jak zrobić taką piłkę? Wystarczy zarejestrować się w Totalbecie, udzielić zgody marketingową, dodać pełnej aktywacji konta, czyli weryfikujecie się. No i warunkiem jest po prostu zagranie za stówę jednego kuponu, czy wielu kuponów, minimum AKO na 4 z kursami 1-2, aby rozliczyć i po rozliczeniu Totalbet wysyła piłkę. Myślę, że warunki jak najbardziej zjedliwe, żaden problem taki obrót tutaj zrobić, albo nawet sobie pograć, pobawić sobie za tą stówę. Mi się wydaje, że piłka na euro powinna być droższa niż stówa, chociaż pewnie nie mają tak jakichś dobrych promocjach. Zwał jak zwał, dlaczego po prostu tak robią, no nie wiem, nie będę wnikał. Myślę, że to bardzo fajna opcja, jeżeli ktoś z Was nie wiedział, to rejestrujcie się. W opisie i w linku macie mój link afiliacyjny, więc jeżeli jeszcze zrobicie to z mojego linku, no to i podziemne typy na rozwój serwisu będą coś miały z tego i my zaprosimy Was do grupy premium, więc myślę, że to jest świetne rozwiązanie. A jeszcze wspomnę, że jeżeli Wy byście mieli już konto w Totalbecie, tak jak na przykład ja miałem, no to możecie tutaj założyć tutaj poprzez przyjaciela, to wówczas ten przyjaciel musi zrobić to samo, co jest tutaj napisane. I wtedy Wy obaj dostajecie, czy oboje, w zależności jaka konfiguracja płci, piłkę. Polecam, zróbcie jak chcecie. Myślę, że tutaj jest ograniczona ilość towaru, więc warto się śpieszyć, bo euro już tuż. Dobra, teraz takich rzeczy standardowo już stricte bardziej podtyperskich, tam chciałem Wam parę słów powiedzieć. Piszecie mi czasem tutaj na priv wiadomości, że czemu nie wracam do systemu siatka system, jak on tak świetnie tam poszedł, przynajmniej w ostatnim rozdaniu. Chyba robiłem dwa rozdania. O, było coś takiego i coś takiego. I pozwoliło nam to osiągnąć w zasadzie opcję 235 jednostek, 2. No bo w zasadzie graliśmy w wysokie kursy, tak? Co w tym systemie jest po prostu fajnego? Jak wiecie, każdy system jest fajny, jeżeli ma też odpowiednio dobrane typy, bo jeżeli ja miałbym wrzucać te typy na pałę, to też mógłby być równie dobrze bardziej minusowy oddźwięk, ponieważ system też musi mieć dobrze dobrane typy. I po prostu na razie nie korzystałem z tego systemu, ponieważ czas jest wrogiem, jak jest go mało, jest jeszcze większym wrogiem. Dlatego planuję sobie do niego wrócić. W sumie teraz Ligi Narodów, tak? Kobiety, mężczyźni, powinienem się za to zająć. I być może będę robił takie poboczne filmy z Euro, z tym, żebyśmy sobie jeszcze to potestowali. Ale to też mnie zaskoczyło, właśnie jeden z typerów na stronie naszej podziemne typy właśnie też mi pisał, że zainspirował się tym systemem, że zmodyfikował sobie go pod siebie. Anonymous dało mu to świetne wyniki, więc no ja potem też robiłem tę stronę, że wy byście sobie też śledzili tych typerów. To nie jest tylko tak, że ona jest zrobiona po to, żeby zarabiać tylko na niej, bo naprawdę jest masa opcji darmowych, jak możecie sobie followować tych typerów, mieć zakładki w mojej typerze na powiadomienia. One musiały być później płatne, bo te maile i SMS-y obciążają i to nie mało koszta, więc tutaj musi się jakby przeciwwaga być, tak, do tego, żeby serwis funkcjonował płynnie. No i tutaj typer, polecam go sobie followować, on ma opcję też, typuje darmowo i typuje premium. Tutaj macie wycenę, więc tak naprawdę to jest taniocha, 60 zł 25 tego czasu, to płaciłem za dobrych typerów po 300-400 euro, jak było trzeba, i to się opłacało, więc to taka moja podpowiedź, jak ktoś chce. I zobaczcie, ten typer, świetna sprawa, bo przede wszystkim miał bardzo słabszy start i tutaj zrobił bardzo fajne wyniki. No i tutaj skupmy się może na tej premium, bo to jest taka większa wizytówka, a jego tutaj miał jeszcze większy słabszy start i konsekwentnie tutaj 3 miesiące już pięknie odrabia. Rozmawialiśmy sobie, powiedziałem, że wspomnę tutaj słowo, więc bo należy się. Fajne wykorzystanie pewnych rzeczy, czyli granie właśnie w siatkówkę na te correct score. Widzicie, to jest to, co ja robiłem, że tutaj tylko ja robiłem albo w rozbiciu na 3-0, 3-2. Taka porada tutaj Anonymous, że lepiej to wychodzi w rozbiciu, jakbyś grał razy
razy 4, tak? Czyli ten jednak kurs na samego doga, chyba jeżeli dog trafia, wygrywa 3-0, no to wtedy to się bardziej opłaca, ale jeżeli wygrywa 1-3, 2-3, no to będzie to mniej opłacalne. Weź sobie to pod uwagę, że tutaj prędzej jak przy większej stawce wejdzie nam dog, tak? Czyli powiedzmy, jeżeli byś sobie rozbijał to na jednostki, takie bardziej po 3 tu, 3 tam, 3 tam i zagrał za 9 na samo zwycięstwo doga, no to powinno być to lepiej. No chyba, że będą dogi wygrywały 3-0, ale raczej mierzyć to długofalowo, to ciężko będzie, żeby kursy 10 nam wchodziły, tak jak tutaj ci wchodzi, po takim właśnie, żeby często to wchodziło, żeby było 3-0 jeszcze, tak, już coś się ma tam. Dobrze, co jeszcze fajnego tutaj właśnie zastosował ten typer? Mianowicie bardzo fajnie dobiera spotkania pod andery. Wiecie, ja grałem na przykład w różne, czyli overy, powiedzmy Australię wysokie, on tutaj dobiera sobie w piłce nożnej andery. To są też trochę inne drużyny, inne zestawienia. Tak jak mówicie, najważniejsze w tej całej zabawie jest to, aby dobrać sobie dobrze drużyny, dobrze typy, tak jak ja właśnie dobierałem do różnych właśnie taką Deznę ukraińską czy Australię, to on dobiera tutaj trochę drugi klucz. Dajcie mu follow, obserwujcie, jak ktoś chce, może go przetestować, kupić sobie, nie wycenia się dużo. Myślę, że warty prześledzenia, czy tak naprawdę dalej mu pójdzie spektakularnie dobrze, czy zaliczy tutaj zjazd, no bo wiadomo, zabawa z wysokimi kursami to też jest zabawa niebezpieczna, tykająca bomba, ale tu naprawdę zobaczcie, jakie kursy fajne mu wchodzą, 7, 4, więc na tych wysokich kursach można czasem naprawdę zrobić dobry wynik, oby długofalowy, życzę ci tego. No tutaj zobaczcie, finał Ligi Mistrzów City Chelsea, tylko 4 różne, bardzo ładne kursy, 10 wchodzą. Da się? Da się. Tak samo jak ja robię na wysokich rożnych, dużą część swoich wyników często na tym VIP-ie. Ta Australia, o której wam mówiłem, ale nie tylko. No to można sprawdzić też na andery, więc jest to jedna z dróg. A jeszcze pokażę wam tutaj typy, które dostałem właśnie przeanalizowane pod takie rożne, więc jak chcecie sobie zagrać, to są typy właśnie z VIP-a. Czyli tam, gdzie ja teraz prowadzę, tutaj do gry, andery rożnych, możecie sobie też na polskich bukach poszukać, tylko polskie buki mają mniej tych linii i jak chcecie, to sobie skorzystajcie, 75 osób na razie jest tam u mnie na grupie. Macie jeszcze hokej, Finlandia, Czechy, też w tym andery, w tym hokeju też fajnie, tutaj się wbił Anonymous. I fajne tam potrafią kursy. USA, Słowacja też macie andery, nawet w Fortunie są najwyższe kursy, spróbujcie sobie to zagrać. To tak gwoli reklamy tutaj tego typera, poreklamujemy trochę też innych, powiemy też parę słów typer ekspert. Chciałbym, żeby tutaj to grono naszych typerów, niekoniecznie tylko premium, ale nawet darmowy, bo ten co po prostu zrobi dobry wynik, to później ma łatwą płynność, żeby przejść i spróbować po coś zrobić, a ja zrobię od siebie wszystko, żeby ta strona jak najbardziej trafiła do szerokiego grona. Jeszcze tutaj naprawdę kosmetyka może tylko została. Wszystkie systemy typowania funkcjonują bardzo dobrze. Ekspert ostatnio tutaj miał urlop, ale cały czas jest na trudnych rynkach USA, na fajnym yieldzie, jak na tym rynku 8,28. Polecam obserwować. Podobnie Bub 92, tutaj on gra tylko NBA i też fajnie to wygląda, NBA zbliża się ku końcowi, więc zobaczymy, czy będzie przerwa, czy coś innego, ale chyba tutaj jak znam typera, to będzie przerwa i bardzo dobrze, bo jak ktoś się czuje w czymś tylko dobrze, to więc niech tak będzie. Mindos, nasz typer od e-sportu, czy Jakub, z którym prowadzimy polskie granie, wczytało się też cały czas do przodu jednostki od początku, więc konsekwentnie jest robiony wynik. Typy darmowe również jest konsekwentnie robiony wynik.
prawie 5% yieldu. Jest dobrze, ale liczmy, że może być więcej. Mam nadzieję, że ktoś tutaj dobije do 15%, chociażby to już jest naprawdę mega, mega wynikiem. Jak na typach płatnych, typer ad, też 4% yieldu po 200 typach. Subskrypcja praktycznie jak za kilka piw, więc jak chcecie sobie na 4 subskrybentów na ten moment chcecie sobie subskrybować, kogoś sprawdzić, to zapraszam. Tutaj fajna opcja, możecie kupić typ SMS jednorazowo, jeżeli ktoś by chciał. Jest to 1/10 abonamentu typera, więc zapraszam, a jak ktoś chce, to po prostu tutaj przekierowanie do abonamentu. Więc to jest taka top 5, ale oczywiście jest tutaj kilku jeszcze fajnych typerów. Typer Vision niedawno przyszedł na typera płatnego, już zaczynał od sporego minusa, tutaj już jest na plusie. To następna ciekawa sprawa, 46.4, więc szybko już tutaj odrobił. Na darmowych typach bardzo dużo zbudowany bankroll. Głównie grane sporty to ping-pong, piłka nożna też trochę, ale głównie tenis stołowy. Długa historia typów, 637 typów, 9,21 yield. No naprawdę tutaj was powinno was obserwować co najmniej z 50 osób. Tutaj tego typera sporo też się udziela na czacie, więc jak chcecie, możecie do niego napisać. Taki wynik i dopiero po takim wyniku tutaj postanowił założyć konto premium, gdzie to będzie, mam nadzieję, że te typy dopieszczą, chociaż jak się jeszcze da, albo idzie po swoje ponownie. 29 zysku, prawie 4,5%. Oby tak dalej. Spójrzmy sobie jeszcze na ogólnie typerów. Kto jest tutaj z ciekawym, najciekawszym yieldem od początku serwisu? Yield po minimum 100 typach. Taki w zasadzie chyba najbardziej wskaźnik, który powinien interesować wszystkich, którzy grają długofalowo. No i świetny yield ma tutaj dziadek, to jest połączone tutaj, łączą się strefy premium ze strefą darmową. Dziadek typuje, też jest typerem premium. Tutaj ta strona trochę może wolniej się wczytywać, bo baza danych. Dziadek jest tutaj na strefie premium, ma wynik na minusie, ale to była jego jakby manifestacja przed tym, że tutaj niektórzy potrajali i nabijali sobie wyniki. Tak naprawdę jak przeanalizujecie, jego typy są na dobrym poziomie. On jest chyba też rekordzistą, tutaj 183 followersów, więc da się. Pamiętajcie, że wy też możecie ten swój profil gdzieś udostępniać, że to pójdzie w świat. To jest i wasza promocja, i też promocja jakby strony, więc nie bójcie się tego robić. Tym bardziej, że teraz te zasięgi na YouTubie mocno pospadały i to wszystkim podobnym kanałom, bo sprawdzałem, więc no niestety nie mamy na to wpływu. Więc typer dziadek praktycznie od początku serwisu, super, 183 followersów, którzy mają go w swoim portfolio, typuje teraz tylko na strefie premium. Jeszcze sobie spojrzymy jeszcze raz po yieldzie. To tak, szkoda tego, że niektórzy typerzy są już nieaktywni, jak Luke, Princesa, świetny wynik na strefie darmowej, tutaj spójrzcie na 40, ale już strefa premium trochę pogrożyła, chociaż jeżeli to oglądasz, Magda, bo chyba pamiętam, no to zapraszam, możesz wrócić jeszcze do typowania, przecież ten wynik jest dalej bardzo dobry, 151 typów, prawie 17%, świetna sprawa. Tutaj mamy jeszcze typerów 13, 11, 12, typer Adex, no zresetował sobie te statystyki, bo miał ten wynik na premium zły, dlatego no, stracił opcję premium, ale no może będzie typował po prostu bardzo dobrze za darmo, miejmy nadzieję. I tutaj na razie po tym powrocie, po tym resecie ma wyniki całkiem spoko. Wszystkich sobie możecie po prostu prześledzić. Jeżeli interesuje was yield, jeżeli interesuje was profit, to sobie też filtr zmieniacie, czy tam ilość typów. Więc yield 5 to już jest takie w zasadzie spoko opcja, całkowicie powyżej, więc to już jest naprawdę
bardzo dobry wynik, ceniony. To tyle w zasadzie na tej stronie. Życzę Wam dobrych wyników. Pamiętajcie, typujcie euro. Sprawdźcie sobie, jakie nagrody są teraz. Tutaj macie po prostu turniej i patrzymy nagrody, no i zobaczymy, o co gramy. No i przede wszystkim grajcie o swój wynik i serwis będzie się rozwijał, bo to mimo, że on jest w momencie ukończony technicznie pod względem typowania, to nie jest jeszcze ostatnie słowo. Dojdzie jeszcze co najmniej aplikacja i parę sensownych featureów tutaj na stronie. Być może nas jakiś autorski skaner, ale to wszystko będziemy jeszcze informować. To ten kończenie tej strony to jakby wstęp do czegoś większego, a plany i pomysły są. To tyle, pozdrawiam Was z tej strony Mike. Widzimy się już w następnych filmach stricte same mięso typy Euro 2020. Przypomnę, będą systemowe typowania i będą też typowania jakby wyników. Zobaczymy, jak daleko zajdziemy. A i pamiętajcie, łapka w górę koniecznie, żeby był zasięg, komentarz i dzięki. Cześć, Mike, pozdrawiam.